Proszę Państwa, w tę ostatnią piękną, słoneczną niedzielę sierpnia spotykamy się na patio przy Ośrodku Kultury z okazji takiego nowego wydarzenia, które nazywa się Bazar nie tylko dla artystów. Ideą tej imprezy, mamy nadzieję pierwszej z cyklu, jest integracja środowiska artystycznego Góry Kalwarii, ale takiego środowiska, które robi różne artystyczne przedmioty na sprzedaż. Natomiast nie bardzo ma możliwość promowania tych produktów w społeczności lokalnej. To jest inicjatywa oddolna. Wymyśliliśmy ją wspólnie z innymi osobami, które właśnie do tego środowiska artystycznego należą. Bardzo jesteśmy jako Ośrodek Kultury zbudowani tym, że pojawiło się tylu wystawców. Są jeszcze wakacje, w Górze Kalwarii jest jeszcze mało ludzi, zwłaszcza, że niedziela jest piękna, słoneczna, więc społeczność na pewno jeszcze korzysta z ładnej pogody. Niemniej jednak spotkało się tu trochę osób, które też na pewno się zdziwiły, że nie są jedynymi w Górze Kalwarii, którzy coś robią, a na pewno jest ich jeszcze więcej. Mamy nadzieję, że ta pierwsza akcja i promocja, którą wokół niej zbudujemy, przyczyni się do tego, że Pocztą Pantoflową rozejdzie się informacja zarówno i do mieszkańców, jak i do innych twórców Góry Kalwarii, że raz w miesiącu, zawsze w każdą czwartą niedzielę warto się tutaj spotkać, porozmawiać, wymienić doświadczenia, pokazać swoje rzeczy. No i mam nadzieję, że mieszkańcy Góry Kalwarii to docenią i zasilą niewysokim groszem, bo to nie są drogie rzeczy, a naprawdę piękne i warto wspomagać lokalną twórczość. Także zapraszam artystów, zapraszam Państwa, ale zapraszam też takich wystawców, którzy chcą na zasadzie pchlego targu albo, jak to niektórzy nazywają, wyprzedaży garażowej, sprzedać swoje rzeczy, których już nie używają, być może wymienić na inne. Także po prostu wszystkich tych, którzy chcą tu się spotkać. Zapraszamy. Chciałam zareklamować smalec własnej roboty. Smalec, który się składa z trzech części. Jedna jest z curry, druga jest z czekoladą. Tak dobrze usłyszeliście, z czekoladą. I jest jeszcze jedna warstwa, tudzież może być taki smalczyk. Jest to produkt regionalny z Dobiesza. Tak. Dobieszy? No kupiłam smalec. Wszystko. To są moje prace malarskie, olejne i gwasz jest. I oferuję Państwu możliwość zakupu u mnie. Moja pracownia mieści się w Dobieszy i zapraszam wszystkich na zwiedzanie, na uczenie się. W Domu Kultury też prowadzę zajęcia, więc to jest moja uczennica. No cóż mam powiedzieć? Interesuję się abstrakcją, ale też naturą. To wszystko. To są moje wyroby. Trochę jestem amatorką, początkującą ceramiczką, ale jest to wielka moja pasja i poprzez różne doświadczenia uczę się i chciałabym, aby w naszym rejonie, w Górze Kalwarii, powstała pracownia ceramiczna, gdzie dzieci mogłyby się dzieci mogłyby uczęszczać, bawić się, lepić. Wystawiam tutaj akurat dzisiaj w większości takie różne wypalane kolczyki i nie tylko, bo też mam podkładki, podkubek na przykład. I wszystko jest jakoś inspirowane przyrodą, ponieważ też prowadzę firmę, która zajmuje się edukacją przyrodniczą, więc tutaj takie przyrodnicze tematy. Na uszach mam akurat piórka sójki, też będę miała następnym razem więcej takich kolczyków. Tutaj są piórka dzięcioła i też kolczyki z okryw nasiennych buka. Czyli wszystko właśnie zainspirowane lasem i przyrodą. Są też takie wzory tutaj góralskie, tutaj taka góralska parzenica i też wzory, to akurat są wzory mongolskie, ponieważ w zeszłym roku właśnie byłam na podróży w Mongolii i spodobało mi się tamtejsze wzornictwo.
No i to chyba tyle. To jeszcze przy okazji chciałam zaprosić w listopadzie na mój wykład o wilkach na Uniwersytecie Trzeciego Wieku, 13 listopada. Słów kilka o potomku wilka, o wilkach i psach, o tym, w jakich kwestiach psy zachowują się jak wilki, w jakich zachowują się trochę inaczej, co im z wilka zostało, a co się zupełnie zmieniło. Dziękuję, zapraszam. Moją pasją są zdrowe wypieki. To jest szarlotka kukurydziana bezglutenowa, bardzo pyszna. Tu koleżanki ciasteczka amarantusowe, też bardzo pyszne i muffinki też bardzo pyszne. To by było na tyle, jeśli chodzi o wypieki. Pasji mam wiele. Moją pasją jedną jest też teatr i prowadzę zajęcia teatralne dla dzieci. Kolejną moją pasją jest malowanie akwarelą, akrylem. I następną moją pasją jest robienie biżuterii ręcznej, sutaż, filc, dekupaż, etc. Bo są takie, wiesz, skromne, neutralne, ładne mają kolor, no i te są z kamienia naturalnego, z tego pawlika. To nie są jakieś tam. Tak. Ja, czy jesteś pierwszym, który coś kupił u mnie. Dzięki! Moją pasją są wyroby z modeliny. Są to takie miniaturki żywności, na przykład czekoladki albo jakieś, nie wiem, herbatki, kawy. Wzięło mi się to z tego, że bardzo lubię indywidualizm, nie lubię mieć tego, co mają wszyscy i dlatego chyba zaczęłam tworzyć własną biżuterię, a z czasem zaczęłam to też sprzedawać. To chyba wszystko. Cała ta biżuteria z modeliny to jest dzieło mojej kochanej córeczki. No, a teraz opowiadaj, skąd się ta pasja wzięła. Pasja wzięła się, tak, ponieważ lubię słodkości i jest to wykonana biżuteria ręcznie z masy termoutwardzalnej. I to tyle. A, 17 miesięcy, no to sporo. A 13 będę miał rok równo. Myślałem, że drugi. Nie. Moją pasją jest malowanie koszulek, filiżanek i ogólnie ręczna robota. Nie jest to dość trudne ani pracochłonne zajęcie, tak. Lubię to, co robię. Koszulki najczęściej maluję i filiżanki. No i to tyle. Ja uważam, że super. Który to jest taki szybko malowany? Co szybko malowany? Obraz.
Nie, żaden. Wszystkie były bardzo, bardzo. Co nas sprowadziło na atrakcje, które się pojawiły na naszym, w naszym mieście i w pobliskim ośrodku kultury? Mnie tutaj zapędził zapach dobrego jedzonka. Oczywiście widać w górze, co się dzieje. No i tak oglądam halę sportową, czy wreszcie ruszy, czy nie ruszy. Dziękuję. A więc my tutaj dzisiaj wystawiamy na tym kiermaszu nasze prace. W zasadzie to część swoich jakby domowych rzeczy, domowych ubrań, do których chciałbyśmy się pozbyć. Oprócz tego są też prace wykonane na szydełku. Jest to rękodzieło, jest troszeczkę dekupażu. Jest to pierwszy kiermasz, z tego co wiem, tutaj na placu przy Ośrodku Kultury, ale mam nadzieję, że nie ostatni. I oczywiście ja jestem pierwszy raz i na pewno będę się pojawiać na następnych kiermaszach. Także my się tutaj dobrze bawimy. Na razie jest spokojnie, ale myślę, że w miarę jak będą te kolejne edycje, będzie coraz więcej ludzi i będzie jeszcze fajniej. Serdecznie zapraszamy na takie kiermasze, na tego typu akcje, bo naprawdę, naprawdę warto przyjść i poznać tych wszystkich zakręconych ludzi, którzy tworzą rękodzieło. Co pana interesuje szczególnie? Jakiś dobry folk. Tak mało tutaj. No, co jest to? Ale coś. Zobaczymy. Tu są ciastka z mąki amarantusowej, bez dodatku cukru. Za to z daktylami i rodzynkami. Też są bardzo pyszne i wszystkim polecam. Na zdrowie. I wszystkim smakują. Tak. Potwierdzam. No ale musisz kupić jeden smalec. Smalec, super. Jadłam smalec, pyszny. Prawda? Super, smalec, tak. I z czekoladą smalec. Tego co prawda nie jadłam, ale też pyszny podobno. To na komórkę.
O tak, no fajnie. Że światło są duże. Faktycznie. Tak. Że inne.